Siema, tutaj Domanu. Jak wiecie, przez ostatnie około 2 miesiące grałem w Ultimate Team wyłącznie składem pełnym legend i w końcu nadszedł czas na powrót do rzeczywistości. Kiedy gra się zwykłymi kartami i w końcu zmontuje się potężny skład i zagra się nim, różnica w jakości zawodników dostrzegana jest niemalże od razu. A jak jest w przypadku, kiedy po długim graniu potężnym składem zagra się w końcu normalnymi kartami? Zaraz wam powiem. Pierwszych 5 meczów rozegrałem tym składem, który widzicie teraz. Nikt w tym składzie przynajmniej teoretycznie nie jest oceniony na poziomie legend. Dołożyłem tylko Totsa Bolasiego, bo miałem wielką ochotę zagrać tym zawodnikiem oraz Staridża, którego jak każdy gracz dostałem od EA. Zresztą EA wypożyczyło mi również na 5 meczów Pele i teraz mam ich dwóch w klubie. W każdym razie Tots Bolasiego to jest rzeźnik. Tego zawodnika z pewnością zrecenzuję i nie mogłem go rozegrać w pierwszych 2 meczach, ale kiedy już zaczął strzelać, to były to bramki przedniej urody, które zobaczycie. Granie regularnie składem pełnym legend rozleniwia, ponieważ nie da się złożyć innego tak nakoksowanego umiejętnościami składu, który miałby zgranie na zielonych liniach, ponieważ legendy traktowane są w Ultimate Team jako zawodnicy jednej ligi i jednego klubu. I to widać znacząco w grze. Ustawienie się zawodników i ich boiskowa inteligencja jest zdecydowanie wyższa, kiedy grają oni w składzie pełnym legend, aniżeli mają wysokie zgranie na pomarańczowych liniach ze zwykłymi kartami. Oprócz tego legendy to są ukryte bestie, o czym mówiłem w filmiku o nazwie Statystyki nie grają. I granie składem legend, a zwykłym składem, oprócz różnic w cenie, nastawieniu psychologicznym naszego rywala, poziomie umiejętności zawodników, w samym meczu różni się głównie sposobem na reagowanie w sytuacjach podbramkowych, zarówno kiedy jest się bliskim zdobycia, jak i stracenia bramki. Bo grając w końcu znowu zwykłymi kartami, nie czułem wielkiej różnicy, kiedy akcja toczyła się w środku pola. To dalej zależy bardziej od gracza i jego stylu gry, ale kiedy już wdzierałem się w pole karne i dochodziłem do sytuacji podbramkowej, to miałem zauważalne problemy z wykończeniem akcji, problemy, których nie miałem grając zwykłymi kartami, na przykład w styczniu. A jeszcze gorzej mi szła skrajna gra w obronie, ponieważ w tej FIFA obrońcami gra się trudno, jak nigdy wcześniej, i te świetne karty obrońców legend grają na tyle dobrze, że często sami potrafią przejmować piłkę, ponieważ oprócz dobrych parametrów fizycznych i umiejętności gry w obronie, są bardzo inteligentni i potrafią sami ustawić się w miejscach, z których przeciwnik mógłby potencjalnie zagrozić bramce. W przypadku zwykłych kart można mieć zawodników z dobrymi parametrami fizycznymi, mającymi jakieś większe plusy, ale oni rzadko kiedy będą grali, że tak powiem, sami. Nie ma wielkiego wspomagania przez boty i ta obrona w tych pierwszych meczach była bardzo trudna do kontrolowania. Rozłaziła się we wszystkie strony i mimo że moi przeciwnicy grali bardzo przewidywalnie i wiedziałem dokładnie, jak chcą strzelić mi gola, to nie nadążałem obrońcami, by przejąć im piłkę i traciłem bramki w każdy możliwy sposób i dopiero po jakimś czasie moje umiejętności gry w obronie zaczęły się nieco podnosić. I to jest to, o czym już kiedyś mówiłem, granie wyłącznie napakowanymi składami po prostu obniża skilla gracza, człowiek staje się mniej czujny i wyczulony na grę, dlatego warto pograć co jakiś czas srebrnymi i brązowymi kartami, bo to znacząco poprawi umiejętności gry i pozwoli lepiej wyczuć zawodników w danej akcji. Ja w FIFA 11, FIFA 12 i 13, mimo że dużo handlowałem, to zdecydowaną większość meczów rozegrałem srebrnymi i brązowymi kartami, a potężnymi kartami grałem okazjonalnie. I z perspektywy czasu nie mam żadnych wątpliwości, że gdybym obecnie spotkał się sam ze sobą sprzed 3 lat i zagrał mecz identycznymi składami, to stary Domanu nieźle skopałby mi dupę, chociaż z drugiej strony prawda jest taka, że brązowymi kartami gra się obecnie trudniej, ponieważ gameplay rozwinął się w takim kierunku, że słabi zawodnicy faktycznie są coraz mniej warci, ale o tym opowiem innym razem. A póki co rozegrałem się nieco zwykłymi kartami i czas teraz na tanie, ale dobre, czas na recenzję Totsa Rzeźnika Bolasiego i na inne, bardziej lub mniej atrakcyjne materiały. A puenta na koniec tego filmiku to, jeśli chcesz mieć lepszego skilla w FIFA, to graj czasem srebrnymi kartami. Na dziś to tyle, cześć!